Cześć moi drodzy, witam was serdecznie. Za nami przerwa reprezentacyjna, podczas której doszło do drobnych przetasowań zarówno w składach, jak i na ławkach trenerskich. Rozgrywki polskiej Hokej Ligi wkraczają właśnie w zaawansowany etap. Walka toczy się zarówno o czołową szóstkę, jak i jeszcze przez kilka kolejek o czołową czwórkę, która premiowana jest awansem do turnieju finałowego Pucharu Polski. Pierwszym, najlepszym, najważniejszym i w zasadzie jedynym zakładem, który wam dzisiaj mocno rekomendujemy, jest zwycięstwo pod Hala Nowy Targ w Opolu z miejscowym Orlikiem. Kurs na zwycięstwo Nowotarzan wynosi 1,80 w Totolotku lub 1,75 w Fortunie. No i pamiętajcie, że w piątki w Totolotku w ramach promocji Gram Grubo możecie obstawić bez podatku, jeśli uzbieracie na kuponie kurs powyżej 2,0, no i zagracie za co najmniej 100 zł. No i przechodzimy do samego spotkania. Podhale w przerwie poważnie się wzmocniło. W bramce Łotysza Reitumsa zastąpił doskonale znany Przemysław Odrobny, który powraca do polskiej ligi. Oprócz niego atak Szarotek został wzmocniony Dariuszem Gruszką, który najwyraźniej nie mógł zaaklimatyzować się w Katowicach, jednak ponowne zestawienie z byłymi kolegami powinno pozwolić mu wrócić do dobrej strzeleckiej dyspozycji. Podhale poza ostatnim, lekceważącym występem z Polonią Bytom, gdzie w dodatku kilka strzałów ewidentnie obciążało konto bramkarza, tak naprawdę wygrywa ze wszystkimi drużynami dolnej połówki tabeli bez wyjątku. Dysponują trzema silnymi atakami, szczególnie groźni są podczas gry w przewagach. Mają jeszcze szansę na awans do Pucharu Polski, jednak warunkiem koniecznym jest zwycięstwo za 3 punkty właśnie dzisiaj w Opolu. Wydaje się, że zakontraktowanie Odrobnego jest jasnym sygnałem, że Podhale chce w tym sezonie powalczyć jeszcze o najwyższe cele. Jeżeli chodzi o Orlik, no to grają na 3 piątki, a w przerwie ich szeregi opuścił jeden z 6 obrońców, jakim dysponowali Jan Latal. Jakkolwiek ambicji Opolanom nie można odmawiać, no to ich tak specjalna motywacja w tym spotkaniu jest raczej wątpliwa, a poziomem sportowym nie dorównują rywalowi. To Podhale tutaj powinno mocno zaatakować i narzucić swój styl gry, są zespołem dużo lepszym i powinni to udowodnić w tym spotkaniu. Orlik raczej nie da rady wytrzymać 60 minut tego ciężkiego meczu, zwłaszcza że Nowotarzanie lubią grać szybko i kombinacyjnie, wydaje się, że zwyczajnie zamęczą przeciwnika i zgarną pewne punkty. Nasza wiara w Podhale w tym spotkaniu jest duża i zdecydowanie idziemy w kierunku gości, za którymi tak naprawdę przemawia w tym spotkaniu wszystko. Handicap minus 1,5 po kursie 2,20 również prezentuje się nieźle, a jeśli chodzi o opcję under over, to jednak bliżej nam do undera 6,5 po kursie 1,60. Kranicze w bramce gospodarzy na pewno nie będzie aż tak łatwy do pokonania, a Odrobny powinien dobrze spisywać się w debiucie w barwach Podhala. Nasz typ na to spotkanie no to coś około wyniku 1-4. W pozostałych meczach JK Jastrzębie podejmuje Polonię Bytom. Bytomianie podobno niespecjalnie przykładali się do treningów podczas przerwy reprezentacyjnej, a problemy finansowe przyćmiły delikatną zwyżkę formy tej drużyny w ostatnich meczach. Środowy mecz z SMS-em raczej potwierdził te doniesienia. JKH nie zwykł mieć problemów w tego typu spotkaniach. Ich uważny i rozsądny styl gry nie leży chaotycznym rywalom takim jak w tej chwili Polonia. W barwach gospodarzy nie zagra jednak napastnik Tomasz Kominek, który w tym sezonie jest w wybornej dyspozycji. Osłabia to siłę rażenia gospodarzy. Zapewne optowalibyśmy tutaj za JKH minus 1,5, ale kurs 1,50 zaproponowany przez Totolotka jest po prostu za niski, by go grać. Bukmacherzy w tym wypadku solidnie odrobili lekcję. Podobnie rzecz wygląda w Oświęcimiu. Tam Unia zagra z GKS-em Tychy i mimo ambitnych deklaracji mobilizacji i wiary gospodarzy w to, że przeciwstawią się Tyszanom, jest to dla nas wątpliwe. Jednocześnie trenerem Unii został Jirzi Szejba, który w poprzednich latach trenował ekipę GKS-u Tychy. Teoretycznie znajomość zawodników może zadziałać tutaj in plus. Praktycznie wydaje nam się, że nie będzie to miało większego znaczenia. Głębia składu i umiejętności Tyszan no są po prostu zbyt wielkie jak na to, co w tym sezonie, zwłaszcza w defensywie, prezentuje Unia. Tyszanie powinni wygrać, przerwa na kadrę powinna im dobrze zrobić, bo ewidentnie byli zajechani w ostatnich spotkaniach, ale znów kurs na 1,65 na handicap minus 1,5 na wyjeździe to nie jest opcja powalająca na kolana. Mecz zapowiada się overowo, ale i w tym wypadku kursy są po prostu za niskie. Nie ma co tutaj tego tykać. W ostatnim spotkaniu, najciekawszym chyba w tej kolejce, GKS Katowice podejmie Krakowie. Faworytem rzecz jasna są goście, którzy wygrywają mecz za meczem, ale każda seria kiedyś musi się skończyć. To samo dotyczy Katowic, które dysponują świetnym składem, który może zaskoczyć któregoś dnia i sprawić niespodziankę. Z kolei zakład na powyżej 5,5 bramek jest wyceniany zdecydowanie za nisko. Ponadto na zgrupowaniu kadry i turnieju w Budapeszcie Ted Nolan, czyli trener zarówno polskiej kadry, jak i GKS-u Katowice, miał na oku wielu zawodników Krakowi i być może wymyślił coś specjalnego na to spotkanie. Pasy powinny wygrać, bo są drużyną lepszą, ale nie można zakładać, że gdzieś nie powinie im się noga, a kursy na ich zwycięstwa są coraz niższe i niższe. GKS z pewnością jest zespołem zdolnym do sprawienia niespodzianki, zwłaszcza że walczą o czołową czwórkę, by zagrać w finałowym turnieju Pucharu Polski, który ma odbyć się właśnie w Katowicach. Jak uczy historia, Krakowia po przerwie na kadrę lubi niespodzianki.
niespodziewanie gubić punkty, więc ten mecz zupełnie odpuszczamy. Reasumując, taka nasza najmocniejsza propozycja na dzisiaj z polskiej Hockey League to zwycięstwo pod Hala Nowy Targ po kursie 1,80 Sotolotka i 1,75 z Fortuny. Obaj ci bukmacherzy rozdają darmowe pieniążki przy rejestracji z naszych unikalnych linków. Jeżeli chodzi o Sotolotka, jest to 20 zł, natomiast Fortuna 30 zł więcej. Możecie poczytać o tym w opisie filmu na dole. Oczywiście zapraszam też na nasz fanpage, bo tam wczoraj mieliśmy fajny konkurs do wygrania, było 50 zł i będzie więcej takich konkursów. Link również w opisie filmu na dole. Także serdecznie wpadnijcie zobaczyć, o co tam chodzi. Zerknijcie jeszcze oczywiście na naszą stronę, bo tam dużo, dużo nowinek. No właśnie na fanpage'u jeszcze podawaliśmy typ nocy na NHL, który fajnie wszedł, więc naprawdę warto to tam obserwować. Napiszcie mi, co sądzicie o zwycięstwie pod Hala Nowy Targ. Jeżeli mamy tutaj znawców, pasjonatów hokeja i ludzi, którzy po prostu się interesują, serdecznie zapraszam do wyrażania swojej opinii. Na naszej stronie macie jeszcze rozkład jazdy, jeżeli chodzi o filmy z typami na najbliższe dni, także warto też tam zerknąć. No i zapraszam do dzielenia się waszymi propozycjami w komentarzach na dzień dzisiejszy, czy już na weekend. My zawsze chętnie to czytamy, także nigdzie to tam nie umyka. Serdecznie do tego zachęcam. Trzymajcie się, pozdrawiam, na razie.